Ja sądzę, że już jest to FF, bo popatrz na runy od Mundo. Elektryzacja, precyzja. No ale. Fluidity. Mundo ma ty jajko od jako pasywkę. Czy co to jest? Grzyb Może mu. nie można CC-kam strzelić. No, a coś poza tym ma jeszcze jakąś pasywkę? Nie wiem, chyba tylko to robi. A. Jeśli on to zbierze, no to mu się szybciej to ładuje. I tyle? A HP mu się więcej nie ładuje? Nie, no nie wiem, chyba jeszcze jego pasywka to dodatkowo, że tam HP mu się ładuje. No. No to widzisz. Mam nadzieję, że na niego wygram. Ale nie wiem, bo. Znaczy w Znaczy, sumie. No to. on zbanował swoją kontrę, no. No to. Nie, znaczy on zbanował postać, którą kuruje. Ja nie No. wiem, czy... A jednak w 2.14 miał Golda, ale z drugiej strony patrząc na to, że kiedyś te rangi nie były jakoś mega zaawansowane, żeby coś wygrywać, bo nawet ja, mimo że już tego nie pamiętam, miałem srebro, no to. Może nie miały. Znaczy nie, no na pewno miałem, no bo jednak te profilowe się dostaje za, nie wiem, za co się to tam dostaje. Tak samo mam profilowe za to, że Urfa. Ło, wow, ale kurczę, taktyk. Dobra, już mu tutaj pasywkę zbiłem. Nie no. I miniony, kurczę, tak źle zrobiłem, że tylko 4 mam. A jak tym, jak Kuma oka jeszcze w ścianę kogoś wrzucić, ten dostaje stunę, czy nie? Znaczy no, zależy jak blisko, jak blisko. No naprawdę on mu się HP odrodził jak uderzył we mnie z tasaka. Nie no, ale skam. Jak z bliska jakby z Q uderzysz, no to go wtedy. A, fajnie, że on akurat level wyżej dostał. Jakby jesteś obok niego od razu i użyjesz Q, to on dostaje takiego stunu jakby, a tak to go tylko spowalniasz. Sadzonki się raz. A sadzonki się nie stakują? Myślę, że one się stakują. No to widzisz, to źle myślałeś. Ale powiem ci, irytuje mnie on trochę. Ten Mundo. Samunto. Znaczy on te Q ma takie. Ale jedno co tak naprawdę muszę. Szybko A, sadzonka do krzaka. też tak. Nie wiedziałem, że on mnie może aż tak daleko trafić. Właśnie kiedyś chciałem sobie kupić Maokai. Uwielbiam te WOTS-ota. No, tutaj już chyba będzie po Sylasie. No Bunganka ani jednego nie trzyma. I w sumie Sylas nie jest jakby taką aż tak słabą postacią. Holop powiedział, że on nie gra nim, bo już jest słaby. Sylas. A patrz jak Sylas zrobił. No, może pada, ale gdyby miał umiejętność, no to jakby chodzi mi, że. Mi się wydaje bardziej o to chodzi, że Holop grać po prostu nie umie, nie wiem. Znaczy no nie gra najlepiej, nie oszukujmy się, no ale. Nie wiem no. Ale Sylas nie jest ciężką postacią. No nie jest, no jakby set też nie jest. No. Aha, bo to. Nieważne. Ja zagram se raczej pod Sunfire'a. Znaczy to zależy, bo jakby tam to daje ci takie duże spowolnienie. A ten Sunfire jednak jest po to, jeżeli chcesz stać długo w tym. Nie wolę stać. W tym fajcie. Ja ci mogę mówić co później. Kup sobie łezkę od razu, jak będziesz wracać do bazy, to kup łezkę, bo to ci się przyda później. Tak na przyszłości gadam. Ale mnie irytuje to jego. Ku. Już widziałem, jak Graves chciał mnie zabić, ale... I ale on jest serio łatwy, jakby. Jak gram tym setem, to on serio jakoś wymagający nie jest ode mnie. No, Mundo nie jest wymagającą postacią. Znaczy chodzi mi o to, że ja nie muszę się jakoś starać, żeby go No, obijać. też nie jest wymagającą postacią. Naprawdę mu się teraz ten grzyb musiał pojawić. Ja przez to ginę, że ona ma grzyba. Jego pasywka, nie grzyb. Jej pasywka, no ale. Kurczę no. Zmarnowałem R-kę. Super umiejętność. Nie ma sensu Ajajaj. grać na jakieś gry, co ci dżungle będzie robił co chwilę. Ale kurczę no, gdy mu się to nie Nasz zwróciło. tanka dostaje w nagrodę. I git. O, ale mnie tutaj podjeżdża.
Znaczy ja go podjeżdżam, ale... Ło, ale on tutaj... Dobra, wezmę sobie jego. O, przypadek wypchałem, no. Dobra, coś go tam obiłem. Muszę chwilę poczekać. Ja on... Trochę dziwnie gra, jakby. Mam wrażenie, że mu się HP odradzał jak najwięcej. Jakby bo kupił sobie ten koralik odrodzenia. Nie słaby ult, bo nie mam co zrobić. No ten twój ult musisz wiedzieć, kiedy go używać, bo on później przyspiesza, czym jest dalej. I to jest akurat fajne, że najlepiej tak za ścianę. Właśnie chodzi o żenami słabego ulta. Kurczę. Ale wymiana. Ło, ale było blisko, że ja bym jeszcze dostał. Deck holo. No co, to do krzaka. Ej, czaj, że mu to tak poleciał, ten grzyb, czy to tam... Ja nie, ja to grzyb mówię. Czy tam ta śruba, nie wiem, mniejsza to ta jego pasywka poleciała dobrze. O, ulta służył. Fajnie. Kurde, to znowu pomocy potrzebują. Tak mu dobrze poszła ta... Dobra, git. Kurde, wypchał... Nie, co jest... O, tak mu dobrze poleciał ta śruba, że ją, on jak mu... Jakby zbiłem tą pasywkę. Ja mogę zacząć grać. Wiesz, że aż się zultował, ja w kliknąłem i ja przeleciałem przez jej ulta. To widzisz, to git. Mi tam pasuje, żebyś grał tym Maokajem. Tylko... A, bo ona mnie teraz będzie biła, no to super. Tam nie potrzebujesz ganków. Nie, sobie play to tylko wziąłem i teraz uciekam. Znaczy uciekam jeszcze, bym sobie dobił trochę kasy, żeby mieć. Chociaż nie. Wiesz, to jest tak, że o kurde, jestem martwy. Dobra, myślałem, że w niego coś polecę, ale ajajaj. Nie spodziewałem się, że ich dwóch będzie. Timo, hello. Bo Sylas tam sobie rady nie daje, ale... A, bo ja tak trochę... Jeju! Muszę teraz na W poczekać jak już. Bo gdybym miał innego builda, to jeszcze, ale... Jak mam takiego, jakiego mam... Mogę tak przez ścianę z nim przelecieć. A, bo on tu widzi! Ciekawe! Nie wiedziałem, że on tu ma wizję. Dostałem, ale... Najpierw klinałem D i... Taka wymiana nie najlepsza. A ja się zastanawiam, gdzie poszedł. No teraz może się śmieje, ale... Jak teraz... mogę nawet pod wieżą porobić? Nie zarób. Dobra, chodź za tym. Cześć, tam jeszcze ktoś nie wbił. No właśnie wiem. No, fajny meczyk. O, jeszcze Herolda tam postawili. No, gitas było.